drodzy, witajcie serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam naprawdę bardzo prostą czapkę wykonaną ściegiem mech, robioną od góry na okrętkę, tak zwanym ślimakiem. Jest to kolejna wariacja tego wzoru. Czapka ta jest możliwa do zrobienia sobie w dwóch albo nawet trzech wersjach, tak naprawdę to już zależy od Was, jak sobie ją wymarzycie. Pokażę Wam tutaj, jakie opcje ja sobie tak pomyślałam. Będzie ona pasować tutaj już do tej wykonanej chusty. Pierwsza wersja to jest po prostu taka zwykła, prosta, po prostu czapa, która wygląda w ten oto sposób i jest po prostu najzwyklejsza, najprostsza, jak tylko może być. Druga wersja tej czapy to jest dokładnie to samo, tylko jest po prostu troszeczkę bardziej wydłużona, przez co możemy ją po prostu sobie odwinąć i mamy tutaj, można powiedzieć, taki podwójny, grubszy brzeg. I trzecia wariacja tej czapy, z tej wersji wydłużonej, tak naprawdę możecie ją sobie niekoniecznie odwijać, a możecie ją sobie po prostu założyć tak jak tak zwaną smerfetkę, papa smerf, że jest tutaj na prosto, a o tutaj ten tył sobie po prostu tak zwisa. Także tak naprawdę jak ją będziecie nosić, to już zależy od Was. Ja tutaj do tej konkretnych czapek użyłam sobie takiego oto motka, który tak naprawdę składa się z bodajże chyba z 8 albo z 10 różnych nitek, w tym jest lurex. Wy możecie sobie... jeszcze użyłam do tego szydełka numer 9, więc dosyć jest taka dosyć masna ta czapka. Wy tak naprawdę możecie sobie użyć dowolnie przez Was wybranej włóczki i oczywiście dopasować do tego prawidłowo szydełko. Tylko pamiętajcie z tym, że włóczka im będzie cieńsza, tym czapka będzie też cieńsza. Więc tak naprawdę możecie wykonać taką bardzo cieniutką czapkę na okres taki przejściowy, jesienno-zimowy albo zimowo-wiosenny, jak już dni bywają ciepłe, ale jeszcze nie są aż tak ciepłe. Albo możecie sobie również użyć bardzo grubej, na przykład wełnianej włóczki i stworzycie wtedy sobie czapkę, która będzie bardzo, bardzo ciepła i która będzie się nadawać na zimowe, chłodne dni. Także to już zależy od Was. Pamiętajcie po prostu o dobraniu odpowiednim szydełka do Waszej włóczki, którą wybierzecie. I tak jak powiedziałam, robiona ona jest od góry na okrętkę do dołu. Najpierw budujemy sobie na magicznym kole naszą bazą z 6 słupków i później powiększamy sobie ją odpowiednio, do odpowiedniej wielkości. I tutaj jest sytuacja taka, że tak naprawdę możecie ją zrobić zarówno dla niemowlaka, dzieciaka, nastolatka i osoby dorosłej. To już zależy też od Was. Możecie się tutaj bawić rozmiarami. Wystarczy, że po prostu zrobicie sobie odpowiednią średnicę naszej bazy, naszego koła i później to koło jest prowadzone w tubę w dół. Już nie jest rozszerzane, więc tą pierwszą część rozszerzamy, a później tą drugą część po prostu sobie kontynuujemy w dół i robimy sobie ją na długość i wtedy wybieracie sobie, czy czapka będzie krótka, czy będzie długa na smerfetkę i albo odwinięcie. Także to już też zależy od Was, możecie się tutaj śmiało tym bawić. Ja Wam pokażę na bardzo małej próbce, nie będę robić jakiejś jej bardzo wielkiej. Pokażę Wam na małej próbce takie generalne zasady, jak wykonać tą czapkę i również tutaj w opisie do tego filmiku wrzucę Wam linka, z którego ja korzystałam, jeśli chodzi o dopasowanie rozmiaru czapki. To jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Także mam nadzieję, że będzie się Wam
podobało, spodobała się Wam. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału oraz również polubienia tego filmiku, jeśli Waszym zdaniem jest przydatny. I mam nadzieję, że zobaczę efekty Waszej pracy. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli przy wykonanych przez Was czapkach, chustach i tych podobnych na Instagramie czy na Facebooku po prostu oznaczycie mój fanpage albo Instagram, wpisując małpa made by Stay Alive. Jest mi wtedy naprawdę bardzo łatwo dotrzeć do Waszych prac, ponieważ dostaję powiadomienia, że ktoś oznaczył mnie na swoim poście, i jest mi naprawdę, uwierzcie, niezmiernie przyjemnie zobaczyć efekty Waszej pracy, ponieważ po prostu niektóre z nich przerastają w ogóle moje wyobrażenia. Także no cóż, do dzieła. Mam nadzieję, że fajnie się będziecie bawić i że Wam się spodoba. Okej, okay, a więc jeśli wybrałyście sobie już odpowiednią dla Was włóczkę i dobrałyście do niej szydełko, będzie Wam jeszcze potrzebny albo taka tasiemka, albo zwykły, najzwyklejszy znacznik, którym sobie będziemy oznaczać koniec i początek i koniec rzędu. Ja sobie tutaj użyję tasiemkę, ponieważ jest mi z tym dużo, dużo wygodniej. Także zaczynamy sobie naszą robótkę od magicznego koła, czyli nakładamy sobie włóczkę z przodu tutaj na rękę, owijamy z tyłu i krzyżujemy z przodu. Przytrzymujemy sobie tutaj palcem, ta nasza włóczka od motka idzie tutaj na lewą stronę, szydełkiem pod włóczkę, tutaj przechodzimy, zabieramy tą włóczkę pod okręgiem, przytrzymujemy sobie tutaj palcami, żeby nam nic nie uciekło, i robimy oczko łańcuszka. Tak oto mamy zamknięty nasz magiczny krok. Następnie wykonujemy sobie 6 półsłupków, czyli szydełkiem przechodząc tutaj przez środek okręgu, zabieramy włóczkę, mamy 2 pętelki na szydełku, zabieramy włóczkę i przeciągamy przez obie pętelki. To jest jeden półsłupek, drugi półsłupek, trzeci półsłupek, czwarty, piąty i szósty. I w tym momencie, po wykonaniu 6 takich półsłupków, zamykamy sobie tutaj, zaciągamy nitkę naszego magicznego okręgu. O. I w ten oto sposób mamy 6 półsłupków na magicznym kole. I tutaj jest nasz koniec rzędu, a tutaj jest początek. W tym momencie wkładamy sobie tutaj nasz znacznik. O, w ten sposób. I on tutaj będzie nam zaznaczał, że to jest koniec i początek rzędu. Następny rząd to będzie będziemy rozszerzać nasz okrąg. I naszym rozszerzeniem tutaj, w tym specyficznym przypadku, będzie oczko łańcuszka i półsłupek na wysokości jednego półsłupka z poprzedniego rzędu. Wykonujemy sobie oczko łańcuszka i półsłupek tutaj w tym pierwszym półsłupku, wbijając się pod dwie nitki, wykonujemy półsłupek. To jest nasz pierwszy raz. Następnie znów oczko łańcuszka i półsłupek, wbijając się tutaj w drugi półsłupek z poprzedniego rzędu pod dwie nitki, wykonujemy półsłupek. I tak musimy powtórzyć 6 razy na naszych 6 półsłupkach z poprzedniego rzędu. Czyli już mamy raz, dwa powtórzenia. Tutaj jest trzecie oczko i czwarty półsłupek, oczko i piąty półsłupek, oczko i nasz szósty półsłupek. O, i widzicie, tutaj dochodzimy sobie do naszej tasiemki, która oznacza
koniec naszego rzędu. I teraz, w tym momencie, troszkę mi się tutaj ta początkowa nitka zaplątała. O. Widzicie, tutaj skończyłyśmy nasz szósty półsłupek, a tutaj już to oczko jest do następnego rzędu. Co robimy? Przekładamy naszą tasiemkę tutaj do przodu i następny rząd zaczynamy odwrotnie, czyli jak w poprzednim rzędzie mieliśmy oczko i półsłupek, tak teraz w tym rzędzie zaczynamy tutaj, gdzie mieliśmy oczko, na tym oczku wykonujemy półsłupek. O. I tutaj, gdzie był półsłupek, będzie nasze rozszerzenie, czyli wykonujemy oczko i wbijamy się tutaj w ten półsłupek, wykonując półsłupek. I to jest pierwszy raz i to musimy powtórzyć jeszcze 5 razy. Czyli półsłupek, tam gdzie było oczko w poprzednim rzędzie, następnie oczko i półsłupek na naszym słupku, półsłupku z poprzedniego rzędu jako nasze rozszerzenie. Czyli zakończyliśmy na półsłupku i teraz jeszcze raz, wbijając się tutaj, gdzie było oczko, wykonujemy półsłupek. Następnie nasze rozszerzenie, czyli oczko i tutaj, gdzie był półsłupek, wbijamy się wykonując półsłupek. Czyli jeszcze raz, tutaj, gdzie było oczko, wbijamy się wykonując półsłupek. Następnie nasze rozszerzenie, oczko i tutaj, gdzie był półsłupek, wbijamy się wykonując półsłupek. I tak do końca naszego rzędu. Czyli powtarzamy naszą czynność 6 razy. Zawsze będziemy tak jakby tą sekwencję powtarzać 6 razy, ponieważ zaczęliśmy od 6 półsłupków na naszym magicznym kole i będziemy rozszerzać tak jakby na 6 ramionach. O. I tutaj znów, gdzie jest tasiemka? Dotarliśmy do końca naszego rzędu. Teraz przekładamy ją na drugą stronę naszej robótki. O. I tutaj jest nasz pierwszy półsłupek z poprzedniego rzędu. I teraz tak jakby zaczynamy odwrotnie. Czyli tutaj jak zaczynaliśmy od półsłupka, tak teraz w tym rzędzie zaczynamy od oczka łańcuszka. Czyli wykonujemy oczko łańcuszka, ten nasz półsłupek omijamy, tutaj, gdzie było oczko w poprzednim rzędzie, wbijamy się szydełkiem, wykonując półsłupek i teraz tutaj, gdzie był ten półsłupek, wykonujemy nasze rozszerzenie, czyli oczko łańcuszka i półsłupek. I to jest nasz kolejny fragment naszego powtórzenia. Czyli oczko łańcuszka, półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek. I to musimy powtórzyć jeszcze 5 razy. Czyli tak, widzicie, tutaj mamy 2 półsłupki obok siebie, jeden przy drugim. Tutaj wykonujemy oczko łańcuszka, omijamy ten półsłupek, wbijamy się szydełkiem tutaj, gdzie było oczko łańcuszka, wykonując półsłupek. Następnie tutaj mamy półsłupek, na którym wykonujemy rozszerzenie, czyli oczko łańcuszka i półsłupek. I tak wykonujemy wszystko do końca naszego rzędu. Czyli jeszcze raz, oczko łańcuszka, omijamy ten półsłupek, wbijamy się tutaj, gdzie było oczko, wykonując półsłupek. Następnie nasze rozszerzenie, oczko łańcuszka i półsłupek w półsłupku. I to sobie, tą czynność sobie powtarzamy do końca naszego rzędu. I jesteśmy znów na końcu naszego rzędu. Widzicie, tutaj idzie nasza tasiemka. Znów przekładamy ją tutaj do przodu.
I sytuacja bardzo podobna jak poprzednio. Jeśli w poprzednim rzędzie, w ostatnim rzędzie zaczynaliśmy od oczka łańcuszka, tak ten rząd zaczynamy od półsłupka. Czyli tutaj, gdzie było oczko, wykonujemy półsłupek, następnie oczko łańcuszka, omijamy ten półsłupek i znów tutaj, gdzie było oczko, wbijamy się szydełkiem, wykonując półsłupek i nasze rozszerzenie na ostatnim tutaj tym półsłupku jest to oczko łańcuszka i półsłupek w półsłupku. Czyli jeszcze raz powtórzę. Jest tak, półsłupek tam, gdzie było oczko, następnie oczko łańcuszka i ten półsłupek pomijamy, następnie półsłupek tam, gdzie było oczko łańcuszka i na naszym tutaj półsłupku wykonujemy rozszerzenie oczko łańcuszka i półsłupek. I tak sobie powtarzamy. I tutaj widzicie, w tym rzędzie znów będą tak jakby półsłupek koło półsłupka, bo zakończyliśmy na półsłupku i tutaj mamy oczko łańcuszka z poprzedniego rzędu, na którym znów musimy wykonać półsłupek. Czyli jeszcze raz. Półsłupek, oczko łańcuszka, omijamy ten półsłupek, tutaj wbijamy się, gdzie było oczko, wykonując półsłupek i nasze rozszerzenie na ostatnim półsłupku, czyli oczko łańcuszka i półsłupek w półsłupku. I tak sobie powtarzamy wszystko do aż do końca naszego rzędu. I znowu jesteśmy na końcu naszego rzędu. Jeśli macie problemy z rozpoznaniem, gdzie, w którym miejscu zrobić rozszerzenie, możecie sobie dodatkowo użyć po prostu na przykład ten początkowy marker w jednym kolorze i później tam, gdzie jest rozszerzenie, zaznaczyć sobie markerami. Aczkolwiek tutaj, jak widzicie, jest półsłupek, 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 półsłupek i półsłupek. Tworzą nam się takie tutaj promienie na tym naszym okręgu. Więc myślę, że raczej nie powinnyście mieć problemów, a tak jak powiedziałam, jeśli macie jakiś problem, możecie sobie po prostu dodatkowo zaznaczyć tutaj znacznikami albo jakąś kolorową, nie wiem, wstążeczką albo coś, gdzie jest ten nasz promień. Bo budujemy tutaj sobie okrąg, jadąc tak zwanym ślimakiem, robiąc na okrętkę, tak jak przy technice amigurumi. Nie zakańczamy żadnych rzędów ani nic, tylko po prostu tak jakby z jednego rzędu przechodzimy od razu na następny. Ok, i znów sytuacja podobna. Jesteśmy na końcu rzędu, przekładamy sobie tą naszą wstążeczkę na drugą stronę i tak jak poprzednimi razy, jeśli tutaj zaczynaliśmy rząd od półsłupka, to ten obecny rząd zaczynamy od oczka łańcuszka. I ten półsłupek omijamy, wbijamy się szydełkiem tutaj, gdzie było oczko, wykonujemy półsłupek, następnie oczko łańcuszka i znów ten półsłupek omijamy. Tam, gdzie było oczko, wbijamy się, wykonując półsłupek i dochodzimy do momentu naszego rozszerzenia, gdzie wykonujemy oczko łańcuszka i półsłupek w półsłupku. Czyli ten rząd zaczynamy od oczka łańcuszka, półsłupka, później półsłupek, później oczko łańcuszka, półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek. I tak sobie powtarzamy to jeszcze 5 razy do końca naszego rzędu. Czyli mamy oczko łańcuszka, ten pierwszy półsłupek omijamy, tutaj gdzie było oczko, wbijamy się wykonując półsłupek, znów oczko łańcuszka, ten półsłupek omijamy, tutaj gdzie było oczko, wbijamy się wykonując półsłupek i jesteśmy na naszym rozszerzeniu, czyli wykonujemy oczko łańcuszka i półsłupek w półsłupku. I tak sobie powtarzamy aż do końca naszego rzędu. Thank you.
Okej. Jesteśmy na końcu rzędu i tutaj, jak zauważacie, zaczynają nam się tworzyć już takie sześcian, proste boki, ale tym się nie przejmujcie, ponieważ wszystko to wyrówna się później, jak będziemy wydłużać czapkę w postaci owalu, co Wam za chwileczkę pokażę. I tak jak powiedziałam, pod filmikiem, w opisie tego filmiku, daję Wam, wklejam Wam linka, jaką do opisu, jaką zrobić, jaką zrobić wielkość tego okręgu w zależności od rozmiaru czapki, jaką potrzebujemy. Także sobie wydłużacie, po prostu powiększacie ten nasz okrąg, robiąc właśnie naprzemiennie te rzędy. Czyli teraz kolejny rząd robimy, zaczynamy odwrotnie. Jak zaczynałyśmy w poprzednim od oczka łańcuszka, tak ten rząd zaczynamy od... Aha, jeszcze tutaj przekładamy sobie naszą tasiemkę. Zaczynamy sobie od półsłupka, następnie oczko łańcuszka, omijamy ten półsłupek. Tutaj, gdzie było oczko, wbijamy się wykonując półsłupek, oczko łańcuszka i znów omijamy ten półsłupek. Tutaj, gdzie było oczko, wykonujemy półsłupek i dochodzimy do naszego rozszerzenia, czyli oczko łańcuszka i półsłupek w półsłupku. Także zasada jest naprawdę bardzo, bardzo prosta. Czyli zaczęliśmy od sześciu półsłupków, następnie drugi rząd to było oczko łańcuszka i półsłupek w półsłupku, następnie kolejny rząd to był półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek w półsłupku. Kolejny rząd zaczynał się od oczka łańcuszka, półsłupek i naszego rozszerzenia, czyli oczka i półsłupka w półsłupku. Następnie kolejny rząd zaczynał się od półsłupka, oczka, półsłupka i naszego rozszerzenia, czyli oczko w półsłupku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeśli jeden rząd zaczynamy od oczka łańcuszka, to kolejny rząd zaczynamy od półsłupka. I tak naprzemiennie, aż dojdziemy do wielkości tego naszego okręgu, taką, jaką chcemy, żeby miała nasza czapka. Za chwilkę się, jeszcze sobie tutaj troszkę rozszerzę ten okrąg i za chwilkę się spotkamy, pokażę Wam, co robić dalej. Ok, jeśli jesteście już na takiej wielkości, jaka Was interesuje do uzyskania wymarzonej wielkości Waszej czapki, ja tutaj nie będę robić na u mnie większego, ja chciałam Wam tylko pokazać tutaj na małej próbce, jakie są generalne zasady tworzenia tej czapki. Najlepiej by było, jeśli skończycie ostatni rząd poszerzający, skończycie narzędzie, który zaczynał się od oczka łańcuszka, ponieważ wtedy będzie nam bardzo łatwo tutaj przejść do rzędów, które po prostu ciągniemy na okrągło w dół. Możemy sobie już tutaj wyciągnąć znaczniki albo tasiemki, w zależności co użyłyście. Nie będą nam one już tutaj więcej potrzebne. I teraz zasada jest taka, że już kończymy rozszerzanie naszej czapki. I teraz tak, czyli jak poprzedni rząd, ostatni ten rząd rozszerzający, że zaczął się od oczka łańcuszka, wykonujemy na nim tutaj półsłupek. Następnie oczko, tam gdzie był półsłupek, jego omijamy. Wbijamy się szydełkiem tam, gdzie było oczko, wykonując półsłupek. Oczko łańcuszka, omijamy ten półsłupek, wbijamy się w oczko, wykonując półsłupek. Następnie oczko łańcuszka, ten półsłupek omijamy, wbijamy się szydełkiem tam, gdzie było oczko łańcuszka, wykonując półsłupek. I tutaj nie wykonujemy już rozszerzenia, czyli wykonujemy oczko łańcuszka. Tutaj, gdzie był ten półsłupek w półsłupku, jego omijamy i kolejny półsłupek wykonujemy tam, gdzie było oczko łańcuszka. O, czyli nie rozszerzamy już sobie tego naszego okrętu.
Czyli jedziemy sobie dalej. Oczko łańcuszka, półsłupek tam, gdzie było oczko. Oczko łańcuszka, półsłupek tam, gdzie było oczko. Znów oczko łańcuszka. Tutaj dochodzimy do naszego miejsca, w którym jest rozszerzenie. Wykonujemy półsłupek tam, gdzie było oczko. I teraz oczko łańcuszka, ten półsłupek na rozszerzeniu omijamy i wykonujemy półsłupek tam, gdzie było oczko łańcuszka. I tak sobie kontynuujemy dalej do kolejnego naszego rozszerzenia. O, jesteśmy na tym naszym kolejnym rozszerzeniu. I znów wykonujemy oczko łańcuszka, ten półsłupek, który był w półsłupku, omijamy go i przechodzimy tutaj do oczka i na tym oczku wykonujemy półsłupek. I znów oczko, półsłupek tam, gdzie było oczko, oczko łańcuszka, półsłupek tam, gdzie było oczko, oczko łańcuszka. I znów tutaj dochodzimy do naszego rozszerzenia, czyli wykonujemy półsłupek tam, gdzie było oczko łańcuszka, ten półsłupek w półsłupku omijamy i wbijamy się tam, gdzie było oczko, wykonując półsłupek. I znów oczko łańcuszka, półsłupek tam, gdzie było oczko, oczko łańcuszka, półsłupek tam, gdzie było oczko, oczko łańcuszka i jesteśmy przy kolejnym rozszerzeniu. Tutaj, gdzie było oczko, wykonujemy półsłupek, oczko łańcuszka i omijamy ten półsłupek, który był w półsłupku. Następnie półsłupek tam, gdzie było oczko, oczko łańcuszka, półsłupek tam, gdzie było oczko, oczko łańcuszka, półsłupek tam, gdzie było oczko, oczko łańcuszka i jesteśmy tutaj. O, widzicie, są trzy, tak jakby. Przepraszam, dwa półsłupki tutaj obok siebie i tutaj jest to nasze ostatnie rozszerzenie. I teraz na tym ostatnim rozszerzeniu, tam gdzie było oczko, wykonujemy półsłupek, następnie oczko łańcuszka, te dwa półsłupki omijamy i wykonujemy półsłupek tam, gdzie było oczko. Możemy sobie tutaj troszeczkę bardziej zaciągnąć, tak jakby, żeby nie zrobiła nam się tutaj jakaś bardzo wielka dziura. I teraz cały czas już będziemy sobie wykonywać ciągłościowo, że tak powiem. Cały czas będziemy wykonywać tylko oczko i półsłupek tam, gdzie było oczko. Oczko łańcuszka i półsłupek tam, gdzie było oczko. Na początku będziecie mieć wrażenie, że tak jakby zaczyna nam się wszystko falować, ale to jest kwestia tego, że my już nie rozszerzamy, tylko ciągniemy po prostu w dół tą czapkę na długość, robiąc tak jakby walec, formę walca, ścianki tej naszej czapki, więc na początku jest tylko takie dziwne wrażenie, a później ta czapka już się tutaj będzie fajnie układać tak, jak powinno być. I tutaj, dlaczego wyciągnęłam ten znacznik, koniec i początek rzędu? On nam już nie będzie potrzebny, ponieważ tak naprawdę możemy sobie zakończyć tą naszą czapkę w dowolnie wybranym przez nas momencie. To nie ma jakiegoś większego, nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia. I ja zazwyczaj tam, gdzie sobie już zakończam tą czapkę, ja sobie po prostu tam w tym miejscu naszywam naszywkę, żeby nie było widać tej zakończonej nitki. Ale to Wam powiem już w momencie, jak będziemy zakończać czapkę, jak to zrobimy. I tutaj też będą jeszcze dwie opcje, bo tak naprawdę możemy po prostu zakończyć to nasze przerabianie, wydłużanie tej czapki, albo jeśli chcecie, możecie sobie tak jakby wzmocnić tutaj ten brzeg tej czapki, wykonując po prostu na samym końcu, jak już
ustalicie, że okej, ta długość, wielkość tej czapki jest taka, jaką chcecie, żeby była, po prostu taki już końcowy, wykańczający rząd, wzmacniający, o, może tak to nazwę, wykonujecie sobie oczka ścisłe na po całym obwodzie tej czapki. Ale to już Wam za chwilkę pokażę. Także przerabiamy sobie tą naszą czapkę cały czas, tak jak widzicie, wykonując po prostu półsłupek, oczko łańcuszka, wbijając się śródełkiem tam, gdzie w poprzednim rzędzie było oczko łańcuszka, wykonujemy półsłupek, omijamy ten półsłupek i tam, gdzie było oczko, znów wbijamy się, wykonując półsłupek. Także to jest nic naprawdę trudnego. Także widzimy się za chwilkę. Ja Wam pokażę, jak zakończyć naszą czapkę. Ok, a więc nasza czapka sobie tutaj już urosła na taką długość, jaką chcecie. Powiem tak, ja swoją taką bez wywijania zrobiłam na 25 cm, a ta, która jest wywinięta, albo może być w wersji smerfastycznej, zrobiłam ją o 10 cm dłuższą, czyli 35 cm. Myślę, że taka podstawowa wersja bez wywijania, właśnie 25 cm dla osoby dorosłej oczywiście, to będzie ok. Dla dziecka będzie nieco krótsza, myślę, że będzie to około 20 cm. To już w zależności, jaka długość Was interesuje. Ale tak jak powiedziałam, osoba dorosła 25 bez wywijania, 35-40 cm z wywijaniem albo z tym smerfetkowym ogonem, chyba że chcecie na przykład jeszcze dłuższą, to robicie sobie jeszcze dłuższą. I teraz w tym momencie, tak jak powiedziałam, gdzie zakończymy tą czapkę, to tak naprawdę nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo ona wszędzie wygląda tak samo. I macie tutaj dwie opcje, żeby sobie ją zakończyć. Wbijacie się szydełkiem tutaj, wykonując po prostu oczko ścisłe w ten sposób. Oczywiście ucinacie nitkę, przeciągacie i chowacie ją. Albo możecie sobie po całej tutaj długości brzegu zrobić właśnie oczka ścisłe. I teraz tak. Tutaj, gdzie mamy ostatni wykonany półsłupek, wykonujemy sobie jeszcze oczko łańcuszka i tutaj, gdzie powinien być półsłupek, wbijamy się szydełkiem, zabieramy włóczkę, ale przeciągamy ją od razu przez nasze oczko. Jest to oczko ścisłe. Następnie wbijamy się szydełkiem tutaj w nasz półsłupek, zabieramy włóczkę i przeciągamy od razu przez oczko. Kolejne oczko ścisłe. Teraz tutaj, gdzie było oczko łańcuszka, wbijamy się szydełkiem, zabieramy włóczkę i przeciągamy od razu przez oczko. I tak sobie kontynuujemy przez całą długość naszej czapki, przez cały jej obwód. O. I tutaj, tak jak widzicie, robi nam się tutaj taki ładny łańcuszek na brzegu, który nam wzmocni tą czapkę, nie będzie ona się tak bardzo rozciągać i dodatkowo po prostu brzeg wygląda bardzo sympatycznie. Tutaj, tak jak powiedziałam, tym się nie przejmujcie, to jest taki nasz malutki schodek, który, tak jak mówiłam, możecie schować sobie pod na przykład naszywką, jeśli używacie tych naszywek, które zachodzą za krawędź, a jeśli nie, to możecie uznać po prostu, że to jest tył Waszej czapki i trzymać po prostu to sobie z tyłu Waszej czapki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam miłej zabawy. Trzymajcie się serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, pa!